Zimą obejmuje obóz nowy komendant, nazwiskiem Krause. Twarz ze staroniemieckiego portretu, o typowo germańskich cechach. Przed rozpoczęciem urzędowania zwiedza poszczególne odcinki i bada postęp likwidacji. Zatrzymuje się przed grupą kobiet i zwraca się do towarzyszącego mu Perszela z zapytaniem, czym sobie tłumaczyć, że widzi tu czasem niskie numery. Czyżby to znaczyło, że te kobiety są już w Oświęcimiu od roku, od dwóch i dłużej? Jawohl, herr Kommandant. Krause jest oburzony. Patrzy wprost w chorobliwie rozszerzone oczy Perszela i oświadcza, że więzień w obozie koncentracyjnym powinien żyć nie dłużej niż 6 tygodni. Jeżeli jeszcze nie umiera, znaczy to, że się nauczył kombinować, a takiego należy wykończyć. Verstanden? Sicher, Herr Kommandant. Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Dymy nad Birkenau Seweryny Szmaglewskiej. Czyta Katarzyna Błaszczyńska. Realizacja Stanisław Szydło.